Dzień dobry. Nazywam się Rafał Baszczyński, jestem absolwentem Warszawskiej Szkoły Filmowej i jestem aktorem. Bardzo się cieszę, że od kilku lat mogę ten fantastyczny zawód wykonywać. Powierzoną mi pracę wykonuję z pełnym profesjonalizmem, zaangażowaniem i pasją. Do tej pory współpracowałem z różnymi reżyserami, ale bardzo miło i ciepło wspominam współpracę z panem Markiem Brodzkim, Borysem Lankoszem, Ksawerem Żuławskim przy czwartym sezonie Diagnozy, niestety ostatnim. Dlaczego niestety? Bo to byli fantastyczni ludzie, fantastyczna atmosfera i mogłem tam różne ciekawe rzeczy zagrać. Ale jak wiadomo, wszystko co dobre szybko się kończy. A z takich drobniejszych, epizodycznych ról bardzo ciepło też wspominam powidoki pana Andrzeja Wajdy. Bardzo się cieszyłem, że mogłem tam się pojawić i w tym filmie swoją obecność zaznaczyć, ale bardzo ciepło też wspominam produkcję polsko-amerykańską Kto napisze waszą historię, produkowaną wtedy przez Nancy Spielberg, a reżyserowaną przez Roberta Grossmana. Pomimo niedużej roli, bo to dosłownie kilka zdań w języku jidysz, bardzo się cieszyłem, że mogłem w tym filmowym projekcie również wystąpić i podejrzeć, jak Amerykanie pracują. To było też dla mnie bardzo cenne doświadczenie. Ale bardzo uwielbiam też współpracę z młodymi studentami filmówek, bo oni mają tak odjechane i czasem nieoczywiste pomysły, że mogę tam się zrealizować na różne sposoby, na przykład być bardzo złym człowiekiem z postaci marvelowskiej. Tym zajmę się osobiście. Albo zagrać w westernie, co jest w Polsce prawie niemożliwe, ale studenci międzynarodowych kierunków są bardzo otwarci i po prostu szaleją w swoich scenariuszach. I to mi się bardzo podoba. Również lubię grać takie dwuznaczne postaci, bardzo psychologicznie złożone. A jeśli chodzi o wolny czas, uwielbiam żagle i podróże i ten czas spędzam z przyjaciółmi albo sam. I najpiękniejsze dla mnie jest wtedy to poczucie wolności. Czuję wiatr we włosach i czuję się jak ptak. Czuję, że lecę, czuję, że nic mnie nie ogranicza i mogę robić wszystko. I mam nadzieję, że już niebawem zrobimy coś fantastycznego razem i polecimy jak ten ptak. Filmowy projekt. Na sam koniec dodam, że przez 2 lata współpracowałem z Teatrem Reskomika i Teatrem na Bielanach, a obecnie uczę się jazdy konnej i szabli polskiej. Serdecznie Państwa pozdrawiam i mam nadzieję, że już niebawem zrobimy coś fantastycznego razem. Że to jest właśnie ten projekt. Pokażę jeszcze swoje profile. Dziękuję.